Witajcie, jedziemy na Ukrainę do Bukowel, na narty, na tydzień. Za mną autobusy, przepakowujemy się, bo z Lublina przyjechaliśmy do Zamościa. Musimy się przepakować i potem jedziemy dalej. Tutaj mieszkamy w pensjonacie, nieopodal Bukowel. To idziemy teraz do pokoiku. Warunki pogodowe zaczęły nam się idealne, bo jest w chwili obecnej minus 15. Teraz wybieram się na śniadanie. Już za parę minut dojedziemy na miejsce, właśnie na ten pierwszy parking. Jak Państwo widzą i czują, jedziemy po niemal równej jak stół drodze, co jeszcze w ubiegłym roku było nie do pomyślenia.
Tam to nieraz trzeba było się zatrzymać niemalże praktycznie zatrzymać, żeby przez te dziury przejechać. A były też momenty, że tak właściwie to nie było sensu kręcić kierownicą, bo nie dało się przejechać tak, żeby w żadną dziurę nie wpaść. Jeżeli chodzi o jeszcze zjazdy, bo o tym nie wspomniałem, prawdopodobnie przy zakupie karnetów nie dostanie się mapki z trasami. Takie plany tras są przy każdym wyciągu, więc będzie można czy na dole, czy na górze stacji bez problemu sobie zaplanować taką trasę. Jesteśmy w Bukowelu! Jeździmy sobie! Kasia, lodowy hotel! Kasia jest zmęczona. Kat na kawę. O, idziemy na kawę. A tu coś robią? No też jest coś. A tu druga komnata, jeszcze nie zrobiona.
do szkoła, samulaja, blaja.